Witajcie kochani w czwartkowy poranek. Dzisiaj przychodzę do Was z czterema książkami. Komiks, seria i dramat. Zacznę od komiksu. Jest to Terrorina. Śliczny komiks opowiadający o życiowych prawdach, o tym, że każdy z nas ma jakiś ukryty w sobie talent. Każdy z nas może rozwijać swoje pasje. Tutaj Czarolinna udaje się do niezwykłej szkoły, gdzie może nauczyć się opiekować nad dziwnymi zwierzętami. Dziwnymi, bo takimi, które mieszkają w książkach fantastycznych, w które większość ludzi nie wierzy. Ale ona wierzy i znalazła sobie odpowiednią szkołę. Nie jest jedynym nie jest jedyną uczennicą. Wykładowca też jest niezwykły i ma niezwykłą asystentkę, a w szkole do tego zaczynają dziać się dziwne rzeczy, ponieważ zwierzęta zaczynają, te magiczne, fantastyczne zwierzęta zaczynają chorować. No i Czarolinna ze swoimi przyjaciółmi rusza w poszukiwaniu rozwiązania zagadki. Jakie będzie rozwiązanie? O tym musicie się przekonać sami. Możecie być pewni, że nasza bohaterka odkryje w sobie wiele niezwykłych mocy. Jakie one będą? Jedno jest pewne. Nauczy się, że posiadanie mocy to bardzo duża odpowiedzialność i musimy koniecznie, jeśli rozwiniemy pewne talenty, umieć panować nad nimi, żeby nie krzywdzić innych. Pokażę Wam, jak wygląda w środku komiks. Ilustracje są fantastyczne, piękne. Moja córka jest zachwycona nimi. Jest w nich spora dawka mroczności, jest tajemniczość. I taka piękna kreska. Tak, szukam ilustracji z jaśniejszymi barwami, bo większość akcji dzieje się tu nocą, więc oczywiście barwy są nieco przyciemnione, ale o, właśnie, tu mamy dzień, to już jest zupełnie jaśniej w porównaniu z tym, co jest nocą. O, noc wygląda tak pięknie, mrocznie, tym bardziej, że jest to tajemnicze, dziwne otoczenie magicznych stworzeń, zagadek do rozwiązania, dziwnych chorób, zastanawiających zachowań różnych osób uczęszczających do szkoły i żyjących w niej. Piękna seria, wydana w grubiej oprawie. Jeszcze przyszła do mnie zapakowana w folię, więc to była jeszcze dodatkowa ochrona. Polecam. Kolejna rzecz. Komiks jest oczywiście wydany przez wydawnictwo Egmont i na stronach tego wydawnictwa znajdziecie sobie pozostałe tomy. Ja również po nie sięgnę, ponieważ Czarolinna zachwyciła córkę i na pewno będziemy chciały poczytać dalsze losy tej niezwykłej bohaterki poznać. A teraz coś, o czym Wam wspominałam. Wspominałam Wam, że istnieje taka seria jak Hania Humorek i z tej serii możemy się dowiedzieć różnych, wiele ciekawostek. Dowiadujemy się w różnych tomach, na przykład o prawach kobiet, o tym, w jaki sposób powstała paleontologia, w jaki sposób, kto był pierwszym lekarzem, w jaki sposób dbać o świat, jakie są zwyczaje w różnych krajach. I tak dalej, i tak dalej. Tym razem mamy tomy o tym, jak zostać gwiazdą i jak uratować świat. Oba bardzo interesujące, oba bardzo pouczające. Hania Humorek zostaje gwiazdą. Koleżanka Hani z klasy przychodzi do szkoły w diademie i chwali się, że zajęła pierwsze miejsce w jakimś konkursie ortograficznym. Hania Humorek oczywiście jest kiepska z ortografii, więc ona nie ma szans na startowanie w takim konkursie, ale jest za to dobra z przyrody.
czego do końca sobie nie usmysławia, dlatego szuka sposobów na to, aby zasłynąć. No i próbuje, eksperymentuje z różnymi rzeczami. Organizuje konkurs, szuka, nie organizuje konkurs, tylko bierze udział w konkursie ze zwierzakami. Okazuje się, że jednak no, nie udaje jej się do końca z tym konkursem zasłynąć, ale przy okazji pobijania jakichś tam rekordów trafia do szpitala i w tym szpitalu robi coś, dzięki czemu jest sławna, a nikt nie wie, że to ona. A co takiego zrobi Hania Humorek i dlaczego będzie wzorem do naśladowania, to przekonacie się sami. Zapewniam Was, że ten tom to świetna lektura dla wszystkich tych, którzy mają problem z dzieciakami, które pragną odnieść niesamowitą karierę i chcą zrobić to za wszelką cenę, pokazać, że są znani. A tutaj dowiadujemy się, że nie chodzi o to, żeby być znanym, tylko żeby zrobić coś, z czym będziemy się czuć świetnie i będziemy mogli być dumni z tego, że coś zrobiliśmy. Hania Humorek ratuje świat. Jak wiemy, Hania Humorek podchodzi do wszystkiego bardzo poważnie. I tym razem na lekcjach przyrody słyszy o tym, że Ziemia jest zagrożona, co wpływa na to, że ta Ziemia jest zagrożona, w jaki sposób my ją niszczymy. I Hania Humorek wraca do domu w bojowym nastroju. Chce usuwać z domu wszystko to, co jest, co powoduje, że nasze środowisko się niszczy. Chce usuwać kosmetyki, kawę i tak dalej. Oczywiście domownicy nie są zadowoleni jej zachowaniem. W ramach dbania o przyrodę nie myje zębów, bo przecież oszczędza wodę. Z czasem Hania Humorek płata w klasie figla, też w ramach takiego super dbania o przyrodę, w ramach kolejnego wykładu o tym, że przybory szkolne też wpływa, zużycie przyborów szkolnych wpływa na to, że niszczymy lasy. No i Hania Humorek postanawia zmusić wszystkich do tego, żeby nie używali tych przedmiotów. Ale odkrywa, że nie na tym polega problem, że nie wolno niszczyć. Bo czasami trzeba wykorzystać niektóre przedmioty, czasami są nam potrzebne. Ale problem polega na tym, żeby te zniszczenia naprawiać. Czyli jeśli wycniemy jedno drzewo, sadzimy 100, żeby miało szansę któreś z nich przetrwać, żeby przyroda miała szansę oczyszczać nadal powietrze. Piękna opowieść, pouczająca, z dużą dawką wiedzy na temat tego, w jaki sposób niszczymy planetę i w jaki sposób możemy chronić planetę. Z pięknym wzorem małej, lokalnej społeczniczki Hani Humorek. To już nie jest pierwszy raz, kiedy Hania Humorek jest społeczniczką, ponieważ tutaj też jest taką postacią, która sprytnie robi coś dobrego dla społeczności. No i przechodzimy do książki dla dorosłych. Krzysztof Kwikliński, Nocny gość. To jest niedługa książeczka, bo taka na jedną godzinkę szybkiego czytania. 73 strony dramatu. Opowieść o tym, jak Szekspira odwiedza gość. I ten gość próbuje przekazać Szekspirowi pewne prawdy o życiu. Szekspir jest postacią tutaj taką, powiedzmy, bardzo unikającą literatury, bardzo unikającą wiedzy. I zastanawiamy się, w jaki sposób on, jako postać nie tworząca, nie mająca nic wspólnego z literaturą, był w stanie stworzyć te niesamowite dzieła. Postać, która ma bardzo zadziwiający życiorys, taki mieszczańsko-kupiecki tutaj jest ukazany. Do tego troszeczkę taki skąpiec jak z Moliera i jak z Nocy Wigilijnej.
opowieści wigilijnej. A tu pojawia się u niego nieznajomy gość, który wie o nim dużo więcej niż Szekspir chciałby, żeby ktokolwiek wiedział. Zna wszystkie jego tajemnice, zna zwyczaje. Skąd? O tym musicie się przekonać, czytając dramat. Poruszający bardzo wiele ważnych życiowo wątków. Polecam. I dzisiaj jeszcze opowiem Wam o tym, co zamierzam czytać i co przeczytałam. Nie wiem, czy w najbliższym czasie uda mi się o nich napisać, ale na pewno kiedyś będę o nich mówiła jeszcze. Są to dwie książki, dwa tomy poezji. Pierwszy to Katarzyny Zwolskiej Płuskiej. Z Katarzyną mam kontakt już od kilku lat i właśnie te kilka lat temu dostałam tomik, do którego sięgam. On jest bardzo ciepły, bardzo kobiecy, bardzo dosadny. Jest w nim taka niesamowita energia, takie opowiadanie mnie wprost o bardzo ważnych sprawach. Jest cudowne. I jest przez to mi bardzo ciężko o nim opowiedzieć, ponieważ tu jest bardzo duży bagaż emocji, bardzo duży bagaż nawiązań. Poza tym Katarzyna Zwolska-Płuska to poetka bardzo inteligentna, bardzo błyskotliwa, mająca niesamowity dar opowiadania nie tylko o świecie poezji. Polecam. I coś takiego, Lesław Nowara, Oś Wieloryba. Mój pierwszy kontakt z tym poetą, tomik został wydany przez Bibliotekę Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Polecam. I do zobaczenia.